Islamska Republika Pakistanu. Na mapach istnieje od niespełna 70 lat. Niestabilna polityka, religijny radykalizm i skrajna bieda stały się doskonałym gruntem dla działań islamskich fundamentalistów. Pakistan. Kraj, w którym reguły dyktują polityka i ściśle związana z nią religia. Nie ma Boga nad Allaha. W imię tych słów w kolejnych zamachach terrorystycznych zabijani są niewinni ludzie. Idea opanowania wszystkich krajów i ludzi jedną religią stanowi grunt islamskiego fundamentalizmu. Jego fanatycy dążą do narzucenia islamu w wersji zapisanej w Koranie w VII wieku, bez żadnej jego interpretacji. Ofiarami radykalnych islamskich bojówek stają się zwykli ludzie, mający umiarkowane lub po prostu inne poglądy. Północny Pakistan, Mekka turystyki górskiej oraz Lahore, miasto sufizmu, czyli nurtu islamu, którego wyznawcy określają się jako najbardziej tolerancyjni. Tomek Michniewicz, reporter i podróżnik, wyrusza do Pakistanu, aby pokazać dwie twarze tego kraju. Miejsca, które szczególnie mocno ucierpiały z powodu ataków. Miejsca, w których zwykli ludzie wyrzekają się fundamentalizmu. Północny Pakistan, Nanga Parbat. To tutaj w nocy z 22 na 23 czerwca 2013 roku doszło do masakry. Terroryści z zimną krwią zamordowali 11 osób. O Pakistanie słyszę najczęściej straszne rzeczy, że to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie. Po 11 września zaczęło się o nim mówić częściej w kontekście terroryzmu. Dodajmy do tego kilka porwań, walki plemienne. I jest tylko jedna metoda, żeby to sprawdzić ostatecznie. Trzeba pojechać na północ Pakistanu, tam gdzie to wszystko się wydarzyło i sprawdzić to na własnej skórze. As-salamu alaykum, to znaczy niech pokój będzie z tobą. Ale Pakistan to kraj, w którym o pokój niezwykle trudno. Państwo z krótką i niespokojną historią. Nasilające się konflikty na tle religijnym pomiędzy muzułmanami a hindusami doprowadziły w połowie XX wieku do podziału Indii na Republikę Indii oraz Pakistan. Podnóże Nanga Parbat, dziewiątej co do wielkości góry świata, to pierwszy cel podróży. To tam w 2013 roku terroryści zaatakowali i zamordowali 11 wspinaczy. Aby dotrzeć na miejsce, trzeba pokonać 900 kilometrów. Droga z Lahore wiedzie m.in. przez Abbottabad. Niecały kilometr od tej drogi ukrywał się Osama bin Laden. Wszędzie panują rygorystyczne zasady islamu. Obejmują nie tylko zachowanie, ale także strój. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety często noszą długie spodnie i szczelnie zakrywają ciało. Nieprzestrzeganie tych zasad może poważnie utrudnić komunikację i zawieranie znajomości. Droga pod Nanga Parbat prowadzi przez tereny pogranicza afgańskiego i ukryte w potężnych górach wsie i miasteczka. To teren ciągłych starć z talibami. Obecnie jest pod kontrolą wojska, a patrole policyjne są tu na każdym kroku. Mieliśmy przed chwilą jednostkę wojskową w stanie gotowości bojowej. Mnóstwo wojska i policji na ulicach. Już widać, że to był świetny pomysł, żeby tu przyjechać. Ja pierdolę. Cywile z kałasznikowami. Ilość policji i wojska jest naprawdę deprymująca. Nie pamiętam, kiedy widziałem coś takiego. To nie jest stolica przecież. Strażnice wojskowe rozstawione są co 25 kilometrów. Za każdym razem sprawdzają samochód i paszporty. Oficjalnie ma to służyć bezpieczeństwu. Nieoficjalnie jeszcze większej kontroli. To teren wojskowy, musicie mieć pozwolenie, żeby tu wjechać. Sytuacja jest bardzo napięta. Pakistan to kraj wyznaniowy. Rywalizacja o przewodzenie muzułmanom toczy się pomiędzy szyitami i sunnitami, odłamami islamu, które nawzajem oskarżają się o herezję i niewierność zasadom. W rzeczywistości jest to walka o władzę, a polityka na każdym kroku miesza się tutaj z religią. Chcę się dostać do prowincji Gilgit-Baltistan, 550 km na północ od Islamabadu. Wszystko Karakorum Highway, czyli taką drogą biegnącą na północ w góry Hindukusz, Karakorum i Himalaje. Pustynia i góry w jednym. Podróż na północ wiedzie przez najwyżej położoną drogę na świecie. Karakorum Highway. Wykuta w zboczach górskich w Dolinie Indusu, nazywana jest drogą przyjaźni pomiędzy Pakistanem a Chinami. Chociaż przyjaźnie wcale nie wygląda. Ciężarówki mijają się z trudem, a w przepaściach dogorywają wraki samochodów i autobusów, którym się nie udało. To jednak jedyna droga zaopatrzenia dla północy.
przez 150 km tej górskiej drogi. Półtora roku temu były ataki, pewnie dlatego jest tyle policji. Naprawdę imponująca jest ta ochrona, którą tutaj widzę. Ze względu na podwyższone ryzyko ataków w ostatnich dniach, podróżowanie nocą jest zabronione. Skąd jesteście? Z jakiego kraju? Polska. Zostajecie. Jest zbyt niebezpiecznie. Nie możecie jechać dalej. Gilgit-Baltistan, prowincja położona w zajętej przez Pakistan części Kaszmiru. Od wieków słynęła z produkcji wyjątkowo puszystej tkaniny wykonywanej z wełny kóz kaszmirskich. Niestety od końca lat 40. XX wieku ten górzysty obszar kojarzony jest głównie z trwającym konfliktem między Indiami a Pakistanem. Jego ofiarami są nie tylko żołnierze, ale i ludność cywilna. Przed atakiem pod Nanga Parbat głównym źródłem dochodu dla miejscowych była praca dla turystów, którzy chętnie odwiedzali ten górski region. Było tłoczno i głośno jak w Zakopanem. W sezonie, który trwał od czerwca do września, tragarze zarabiali na utrzymanie domu przez cały rok. Biedę widać tutaj na każdym kroku. Nieliczni wyjeżdżają do większych miast lub emigrują, żeby zarobić, odłożyć trochę pieniędzy i wrócić. Bo tylko tutaj są u siebie. Salam alaikum. Salam alaikum. Panie Jakubie. Dzień dobry. Słyszałem, że pod Nanga Parbat jest teraz pustawą. Tak, nie ma teraz wielu ekspedycji. Jest mniej turystów niż było. Czy to prawda? Tak, masz rację. Ile ekspedycji było na przykład 5 lat temu? Około 80 ekspedycji. 80 w sezonie, tak. A teraz? Teraz jest mniej. 30. Mniej niż połowa. Wszędzie są żołnierze. To z powodu bezpieczeństwa. Czy tak było zawsze, czy teraz to się zmieniło? Teraz tak jest. Czy to działa? Tak. Ale turyści przestali tu przyjeżdżać. Boją się? To był atak terrorystyczny. Okropne wydarzenie dla całego regionu. To był wypadek, który mógł mieć miejsce gdziekolwiek na świecie. Ale zdarzył się tutaj. Jeśli zdecyduję się pójść dzisiaj w góry, to czy powinienem się czegoś obawiać? Nie musisz się o nic martwić. To teraz ściśle chroniony teren. Nie ma powodu do obaw. Przewodnikiem w drodze pod Nanga Parbat ma zostać Nazir Ahmad. Człowiek z długoletnim doświadczeniem. Studiował i mieszkał we Francji, co pozwala mu z szerszą perspektywą, pakistańską i trochę europejską, obserwować to, co dzieje się w kraju. Nazir. Dzień dobry, Nasir. Jak się masz? Dzień dobry. Dobrą mamy dzisiaj pogodę. Tak, jest w porządku. Chciałbym pójść w góry do bazy pod Nanga Parbat. Zaprowadzisz mnie? Tak. Droga, która prowadzi do Nanga Parbat, jest terenem działań wojskowych. Wszyscy podróżujący turyści dostają obowiązkową ochronę. Broń jest naładowana? Tak. Nasir? Dlaczego przydzielono nam ochronę? Po ubiegłorocznym wypadku pod Nanga Parbat każdy turysta, który idzie w góry, dostaje ochronę od rządu Pakistanu. Mamy wielu wrogów, ale to nie miejscowi są zagrożeniem dla turystów. Wrogowie przybywają z innych stron. Dlatego mamy ochroniarza. Jeżeli zaatakowałby nas terrorysta, on go zabije. Myślisz, że to jest możliwe? Tak, to jest możliwe. Ta sytuacja jest bolesna dla całego kraju. Mamy duży problem z terrorystami. Wszyscy cierpimy z tego powodu. Wcześniej nawet turyści mówili, że to jest część raju. Niestety raj skończył się nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców tego miejsca. Ubogie pasterskie osady, które zarabiały na licznych wyprawach w góry, to teraz tragiczny obraz nędzy, której Zachód nie potrafi sobie nawet wyobrazić. Czas pożegnać się z jednoosobową ochroną wyprawy. Tara Singh. Tę niewielką miejscowość zamieszkuje niespełna 200 osób. To stąd wyruszają wspinacze, którzy chcą zmierzyć się z Nanga Parbat. Podczas sezonu mężczyźni pracują tutaj jako tragarze. Ale turyści to dla nich nie tylko źródło dochodu. To goście, na których się czeka i przyjmuje z całą serdecznością.
Najpierw musimy się spotkać z tragarzami i wypić z nimi herbatę w ich domu. Czy możemy się najpierw rozpakować? Nie, najpierw musimy wypić herbatę. W takim razie najpierw herbata. Gość w dom, Bóg w dom. W Pakistanie to powiedzenie nabiera realnych kształtów, niezależnie od imienia Boga. Pakistańczycy są w stanie wiele zrobić dla swojego gościa. Poświęcają mu swój czas, karmią go, obdarowują prezentami. Podobno gość ma nawet prawo wyprosić gospodarza z jego własnego domu. Nanga Parbat w zeszłym roku przyniosła pecha wielu wspinaczom. Każdego roku ginie tam wiele osób. Ale teraz nie ma tam wielu wspinaczy. W tym roku było ich 632. To dużo czy mało? To mało. Zwykle mieliśmy 3-4 tysiące turystów rocznie. Nie uwzględniając tych, którzy przyjechali na trekking. Gdyby to była firma, już dawno by zbankrutowała. Tak, wiele firm upadło z tego powodu. Chciałbym wam zadać trudne pytanie i liczę na szczerą odpowiedź. Jaki procent Pakistańczyków wspiera terroryzm? Jest nas tutaj 5-6. Myślisz, że ktoś z nas wspiera fundamentalistów albo terrorystów? Albo popiera mordowanie turystów? Nie. Nie znajdziesz między nami nikogo takiego. Jutro idziemy do bazy, tak? Pod warunkiem, że się nas nie obawiasz. I nie myślisz, że jesteśmy terrorystami. To właśnie miejscowi, tragarze, płacą dzisiaj najwięcej za tragedię w górach. Przed masakrą wiedli godne życie, a praca dla wspinaczy pomagała im utrzymać całe rodziny. W sezonie, który trwał 3 miesiące, zarabiali około $1500. Dla porównania przeciętne zarobki w Pakistanie to mniej niż 5000 rupii, $100 miesięcznie, pod warunkiem, że komuś uda się zdobyć pracę. Dzięki tym pieniądzom tragarze mogli przeżyć cały rok. Dzisiaj czekają na każdego turystę. Ponieważ analfabetyzm jest tutaj powszechny, umowy często zatwierdzane są odciskiem palca. Każda rodzina tragarzy wychodzi w góry według ściśle ustalonego porządku. Nikt nie ośmieliłby się oszukać kolejki. Specjalistyczny sprzęt, jedzenie, namioty – to wszystko do bazy muszą zanieść tragarze. To ogromne obciążenie. Ile kilogramów przypada na jednego tragarza? Maksymalnie 25 kilogramów. 25? To całkiem sporo. Co tragarze myślą o przyjeżdżających tutaj wspinaczach? Cieszymy się. Uczestnicy wyprawy dają nam pracę, dlatego staramy się być jak najbardziej uprzejmi. Wszyscy mieszkańcy tej doliny cieszą się, kiedy przyjeżdżają do nas turyści. Chcielibyśmy, żebyście odwiedzali to miejsce jak najczęściej. Turyści zostawiali w Pakistanie olbrzymie pieniądze. Średniej wielkości grupa wspinaczy liczy około 10 osób, a górska ekspedycja kosztuje nawet $80 000. Daje zatrudnienie ogromnej grupie ludzi. Organizatorowi, tragarzom, kucharzom i tak zwanym hapsom, czyli tragarzom towarzyszącym wspinaczom i niosącym ekwipunek w najwyższych partiach gór. Do 2013 roku był to świetnie prosperujący biznes, a tragarze należeli do miejscowej elity. Kto i dlaczego zdecydował się więc zdradzić turystów? Już widać, że zima idzie. Te wszystkie osły zwożą drewno właśnie na zimę. Tona na dom przypada. 7 godzin drogi dzieli Tarasing od bazy pod Nanga Parbat. Nazwa góry jest mianem kaszmirskim i oznacza Nagą Górę. Miejscowi nazywają ją też Diamir, czyli Król Gór. Jest jednym z dwóch niezdobytych zimą ośmiotysięczników. Szczytem, który uwodzi wielu wspinaczy. Ale nie bez powodu określana jest również mianem Góry Mordercy. Podczas jej zdobywania zginęło aż 61 wspinaczy. Do niedawna liczba ludzi, którzy zginęli podczas wielu prób jej zdobycia, znacznie przewyższała liczbę tych, którym udało się ją pokonać. Autorem jednej z najtrudniejszych tras był Polak, Jerzy Kukuczka. Góra tragicznych śmierci i wielkich zwycięstw. To 5000. 5 kilometrów wysokości.
Jak długo trzeba się wspinać na szczyt? Ekspedycja trwa 40-45 dni. Baza to dla wyprawy kluczowe miejsce. Wspinacze po aklimatyzacji wyruszają stąd do kolejnych obozów, położonych coraz wyżej. To nasza baza wypadowa. Jak wygląda tutaj życie, kiedy zjeżdżają kolejne ekspedycje wspinaczy? Każda ekspedycja ma swój namiot kuchenny. Każdy himalaista również ma swój namiot. Czyli jest to trochę takie małe miasteczko dla wspinaczy. Tak, to trochę przypomina osobne miasto. Małe miasteczko dla wspinaczy. Ale co z tragarzami? Rozciągnięta pomiędzy kamieniami płachta nie zastąpi namiotu i ciepłych śpiworów. Niby nie ma takiego wiatru jak na zewnątrz, ale tu jest zimno. To wcale nie jest ciepło, ani trochę. Ale chcą tu spać w siedmiu. Nasir? Nasir? Ile osób śpi w namiocie kuchennym? Tragarze zostają na noc pod skałą. Mają zamiar spać tylko pod płachtą. W nocy będzie bardzo zimno. Wiem, że przyszli tutaj do pracy, ale nie czuję się z tym najlepiej. Pytałem ich o to, zanim wyruszyliśmy. Wziąłem nawet duży namiot, ale powiedzieli mi, że wrócą na noc do wioski. Wtedy nie byłoby problemu. Ale nie wrócili. No tak, ale skoro oni go nie chcieli, to nie zabierałem go ze sobą, chociaż był już wynajęty. To był naprawdę duży namiot. A teraz postanowili, że nie wracają do wioski? Tak, powiedzieli, że zostają. Czasami tragarze są naprawdę skomplikowani. Nie tylko turyści sprawiają kłopoty. Tragarze również. Podczas tego ataku na obóz w nim brało udział dwóch ludzi z okolicznych wiosek. My tutaj z ich perspektywy jesteśmy po prostu niebywale bogatymi ludźmi, którzy w ogóle się nimi nie przejmują i nie interesują. To, że się na nich nie zwraca w ogóle tutaj uwagi, że oni się zupełnie nie liczą, powoduje jednak jakieś tam napięcie, jakieś rozgoryczenie. Może tam się jakaś złość tli i ta złość się z czasem przeradza w coś więcej. No i potem się zdarzają takie nieszczęścia jak ten atak terrorystyczny. Podczas ataku w obozie drugim na wysokości około 6000 metrów nad poziomem morza przebywała międzynarodowa wyprawa International Nanga Parbat Expedition 2013. Jest 16:36 czasu miejscowego 23 czerwca 2013 roku mamy. Dzisiaj byliśmy w obozie drugim na 6000 metrów i o godzinie mniej więcej 7 rano otrzymaliśmy informację od tureckiego wspinacza, że w bazie doszło do masakry. Wdarli się tam podobno talibowie. Zabili 10 osób albo jeszcze więcej, tego tak naprawdę nie wiem, bo jeszcze w bazie nie byłem. No chyba wszystko sobie umiałem wyobrazić, że tutaj nie będzie pogody, że nie damy rady wejść, bo góra jest bardzo trudna, ściana bardzo, bardzo stroma. Nie wyobrażałem sobie, że po prostu nas spinaczy gdzieś wysoko na 4200 metrów zaatakują jacyś uzbrojeni ludzie. Naszych kolegów z zimną krwią ustawią w szeregu i rozstrzelają. Jestem strasznie rozczarowany tym naszym spotkaniem z Pakistanem. Myślałem, że jest tutaj niebezpiecznie, ale nie widziałem, że aż tak. Oficjalnym powodem ataku miał być odwet za naloty amerykańskich dronów na terytorium Pakistanu, w wyniku których zginął jeden z działaczy i przywódców talibów. Natychmiast po ataku aresztowano 37 osób, które wypuszczono po przesłuchaniach. Kilka dni później udało się zidentyfikować sprawców pochodzących z pobliskich wiosek. Półtora miesiąca później talibowie zabili 3 funkcjonariuszy zaangażowanych w dochodzenie. Czy mogę się przysiąść? Człowiek, który dołączył do tragarzy, był wtedy w obozie. Zgodził się opowiedzieć o tym, co wydarzyło się naprawdę. Ale w obawie przed talibami i służbami specjalnymi poprosił o zasłonięcie twarzy. Wszystko zaczęło się w nocy. Drzwi były zamknięte.
Nagle ktoś wszedł. Myśleliśmy, że to złodzieje i zaczęliśmy krzyczeć. Ktoś otworzył namiot, włożył broń i powiedział: ręce do góry, ręce do góry. Dookoła było mnóstwo namiotów. Wchodzili wszędzie. Myśleliśmy, że przyszli nas obrabować. Ale kiedy usłyszeliśmy strzały, zrozumieliśmy, że to zupełnie inna historia. Kiedy minęło pół godziny, przyszedł mężczyzna i powiedział, że nie zamierzają nas zabić i że zrobili już to, co chcieli. Jeden z terrorystów powiedział: zabiliśmy ich. Tak powiedział. W ciągu ostatnich 10 lat w Pakistanie doszło do 430 ataków samobójczych. Zginęło w nich około 5000 osób, a 15 tysięcy zostało rannych. Terroryści mają w Pakistanie duże wpływy. Każdego dnia coś się dzieje. Wybuchają bomby, mamy zamachy samobójcze. Czy możesz sobie wyobrazić, że jakiś tragarz chciałby przyłączyć się do takiego ataku? Tragarz? Nie. Nie znam nikogo, kto mógłby to zrobić. Tragarze nigdy nie zrobiliby czegoś takiego. Jestem przewodnikiem górskim i nigdy w życiu nie mógłbym narazić turysty na niebezpieczeństwo. Turyści mogą zostać zaatakowani przez osoby niezwiązane z turystyką, przez wroga, ale wtedy staje się on naszym wrogiem. W Pakistanie toczy się bardzo trudna wojna. Nie wiesz, kto naprawdę jest przeciwko tobie. Ten kraj cierpi. Sytuacja w Pakistanie jest bardzo napięta. Codziennie dochodzi do kolejnych ataków. W Polsce słyszymy o tych najbardziej dramatycznych. Żeby naprawdę poznać Pakistańczyków, trzeba zobaczyć, jak żyją zwykli ludzie, poznać ich religię. O islamie słyszy się dużo, najczęściej dużo złego. Ale te religie wyznają również ludzie, którzy z fundamentalizmem nie mają nic wspólnego. Sufi. Lahore. 10-milionowa metropolia w prowincji Pendżab. Serce pakistańskiego sufizmu. W miarę jak radykalizuje się w Pakistanie islam, coraz częściej ofiarami ataków terrorystycznych stają się również sufi. Sufizm. Mistyczny, duchowy odłam islamu. Skoncentrowany wokół świętych, półbogów głoszących dobro i szacunek dla wszystkich istot. Takie rozumienie religii sprawia, że sufizm jest wrogiem islamu w wydaniu talibów, którzy uważają, że to herezja, bo tylko ich wiara jest prawdziwa, a Koranu interpretować nie wolno. Salam alaikum. Dzień dobry. Szukam pana Malika. Jest na górze. Wejście w środowisko sufich jest możliwe tylko dzięki odpowiednim koneksjom. Pomocny w tym będzie Malik, senior dużego klanu i jeden z najbardziej wpływowych ludzi w Lahore. Salam alaikum. Jestem tu, żeby zrozumieć fenomen sufich. Potrzebuję pomocy w zdobyciu kontaktów. Chcę wejść naprawdę głęboko. Chcę poznać świętych poetów, dotrzeć do środka tego wszystkiego. Sam byłem dziennikarzem. Znam sporo ludzi, ale nic nie obiecuję. Zobaczymy, czy to będzie możliwe. Meczet Badszahi, jedna z najważniejszych muzułmańskich świątyń w Pakistanie. Jedna z największych na świecie. Obowiązkowo odwiedzana przy okazji świąt. Olbrzymi plac na środku może pomieścić nawet 100 tysięcy wiernych. Jest miejscem nie tylko modlitwy, ale również towarzyskich spotkań. Meczet uznawany jest również za oazę spokoju, modlitwy i kontemplacji. Kiedy mówicie o sufich, to można mieć wrażenie, że sufi to nie muzułmanin. Tak uważacie? Oczywiście, że muzułmanin. Wszyscy sufi w Pakistanie są muzułmanami. Czy to prawda, że jeszcze 3 lata temu ceremonia nocy sufich odbywała się co tydzień w innym miejscu? Dlaczego? Ponieważ były zakazane przez rząd. Nikt nie mógł się spotykać i grać. Czy dobrze rozumiem, noc sufich była nielegalna? Tak, to było nielegalne. Wspólne modlenie się było nielegalne? Tak.
Myślę, że to z powodów bezpieczeństwa i zamachów bombowych. No dobrze, ale kto podkłada te bomby? Nikt tego do końca nie wie. A dlaczego to robią? Tego też nikt nie wie. Z obawy przed atakami Sufi podejrzliwie traktują obcych. W ich świat wejść można tylko w jeden sposób. Przekonać do siebie odpowiednich ludzi. Nieoczekiwanie pojawia się szansa na uczestnictwo w ważnej ceremonii sufickiej w meczecie Data Darbar. Odbywa się ona co tydzień, a jej korzenie sięgają niemal 1000 lat. Wiara sufich jest oparta na głębokiej miłości do Boga, a drogą do prawdziwego poznania jest kontemplacja i dążenie do zjednoczenia się z Bogiem w religijnej ekstazie. Muzyka kawali jest rodzajem pomostu, pozwala wejść w religijny trans. Ale to nie koncert, tylko religijne misterium. Ceremonia w meczecie Data Darbar gromadzi 300 najważniejszych sufich mieszkających w Lahore. Jak można wyrazić swoje uznanie? W tym miejscu nie możesz. Tu nie chodzi o uznanie ani o sławę. Nikt nie zapowiada nawet kolejnych artystów, nie podaje się nazwisk. Dla sufich wszyscy są sobie równi. Nikt nie jest ważniejszy od innych. Bardzo ważnym elementem tych spotkań jest rytualny taniec. Sufi wierzą bowiem, że naśladowanie w tańcu ruchów ciał niebieskich pobudza duszę człowieka ku miłości do Allaha. Każdy z modlących się może wręczyć muzykom maksymalnie 10 rupii, czyli 30 groszy. Sufi wychodzący na środek rozrzucają pieniądze. Ten gest symbolizuje, że wartości materialne nie mają dla nich znaczenia i że dobro innych jest ważniejsze niż moje własne. Nawet jeśli nie rozumiesz słów, kawali sięga w głąb twojej duszy i umysłu, mówią sufi. Ale taniec i muzyka to tylko część ich praktyk. Do Boga można dotrzeć także poprzez recytowanie poezji i medytację, a przede wszystkim wypierając się własnego ego. Praktyki muzułmańskie nie mają nic wspólnego z wysadzaniem się w powietrze w imię Allaha. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych zwyczajów są masowe pielgrzymki do grobów sufickich mędrców. Porównywani do hipisów, średniowieczni sufi wędrowali po całym Bliskim Wschodzie i Azji Południowej, głosząc tolerancję, harmonię i pokój. Rolę ośrodka kultu pełni dziś grobowiec świętego Waris Shah. Gromadzą się wokół niego poeci i filozofowie. Sufi wierzą, że ich święci, żyjący i zmarli, są pośrednikami do Boga. Sufi to człowiek praktyczny. Nie chodzi o to, by siedzieć w świątyni i recytować poezję. Sufi pracuje dla dobra wszystkich wokół siebie. Cokolwiek robi, robi dla innych, dla swojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów. Nieważne, czy jesteś Pakistańczykiem czy Polakiem, muzułmaninem, chrześcijaninem, Żydem czy hinduistą. Dla nas, sufich, wszyscy ludzie są równi. Wszystkim należy się miłość i szacunek. To jest iszk, miłość do świata. Baba Bilasain. Jego wyznawcy uważają go za półboga, obdarzonego mocą uzdrawiania i przepowiadania przyszłości. Za swojego świętego. Dla wielu jest jedynym autorytetem, a zarazem ostatnią deską ratunku. Pielgrzymują do niego wierni w nadziei otrzymania łask.
A więc przyszedłeś tu po uzdrowienie. Od 10 lat przychodzę do baby. Jeśli jestem chory, jeśli mam gorączkę, kaszel, coś mnie boli, przychodzę tu od razu. Idziesz też do lekarza? Nie, nigdy. Tylko do baby. Baba daje mi specjalne liście, proszek, czasem miksturę do picia. Wiele razy lekarze nie byli w stanie mi pomóc, a baba pomaga mi zawsze. Suficcy święci wiodą życie ascety. Zgodnie ze swoją religią nie posiadają niczego. Nie mają pieniędzy, samochodów ani innych dóbr materialnych. Tak przynajmniej utrzymują. My name is Thomas. Yeah, I know. Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. Nie trzeba, w naszej kulturze gość jest bardzo ważny. Czy święty to tylko słowo? Czy baba czuje się prawdziwym świętym? Z jakiegoś powodu tyle tysięcy ludzi stało się moimi wyznawcami. Czy święty Sufi akceptuje to, że niektórzy są chrześcijanami, buddystami czy hinduistami? To nie ma żadnego znaczenia. My kochamy wszystkich. Gdyby ktoś, kto nie jest muzułmaninem, potrzebował mojej krwi, to oddałbym ją dla niego. A co myślisz o osobach, które nie wierzą w żadnego Boga, o ateistach? Bóg jest w tobie obecny nawet wtedy, kiedy w niego nie wierzysz. Nawet kiedy mówisz, że jest inaczej, to nie ma to żadnego znaczenia. Czyli gdybym przyszedł tutaj i powiedział, że w ogóle nie wierzę w Boga, to nie będę dla ciebie gorszy? Nie. To jest zupełnie inny sposób myślenia niż ten, który reprezentują fanatycy podkładający bomby. W naszej religii wierzymy, że gdy człowiek zabija drugiego człowieka, to popełnia największą z możliwych zbrodni. Baba Sain postanowił wydać wieczorem ucztę dla swoich wiernych. Na potrzeby uroczystości zarżnie jednego ze swoich wielbłądów. Jestem gościem honorowym i za chwilę zarżną wielbłąda na moją cześć. Nie jest to sytuacja, która mnie jakoś cieszy szczególnie. Zgodnie z tradycją halal, wielbłąd zostanie wykrwawiony na śmierć. W świecie zachodu ta metoda, nazywana ubojem rytualnym, jest uważana za szokującą i niehumanitarną. Aż czuję, co się święci. No, jeszcze wieczorem trzeba go będzie zjeść. Zaproszenie na wieczorną uroczystość jest dla większości gości dużym wyróżnieniem. Opuszczenie posiadłości baby Saina nie wchodzi w grę. Mogłoby to urazić gospodarza.
Islam oddziałuje na społeczeństwo nie tylko przez meczety, ale również przez specjalne szkoły, medresy. Uchodzą one za centra nauczania klasycznego islamu i ostoje ortodoksji. Dla fundamentalistów to idealne miejsca, w których bez żadnej kontroli mogą indoktrynować kolejne pokolenia. Ale są wśród nich również szkoły, które są otwarte na naukę sufich. Salam alejkum. To mułła, dyrektor tej szkoły. W medresie uczy się 80 chłopców. Dziewczynki studiują oddzielnie w podobnych szkołach, jednak mężczyźni nie mają tam wstępu. W Pakistanie jest 12 tysięcy szkół dla chłopców, dla dziewcząt 5 razy mniej. Czego uczycie tu tych chłopców? Że islam to religia pokoju. Uczymy ich miłości i szacunku dla wszystkich ludzi, bez względu na rasę czy wyznanie. Uczymy ich sufickiego iszk, miłości do świata. Mułła zaprasza na spotkanie swoje nastoletnie córki. Zachęca do sprawdzenia ich wiedzy oraz zainteresowań. Mogę zadać dowolne pytanie? Kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? Lekarzem. Ginekologiem. A ty? Pilotem. Pilot. Like airplane pilot. Nice. How about you? A ty? DCO. Chcę pracować w biznesie lub administracji. Ile czasu dziennie spędzasz w szkole? 6 godzin. Ile godzin dziennie studiujesz Koran? 4. Jeśli chcesz zostać lekarzem, dlaczego tyle czasu poświęcasz na naukę wersetów na pamięć? Bo jestem muzułmanką. Mułę irytuje luźna rozmowa córek. Każe im udowodnić swoją wiedzę. Mają zaśpiewać kilkadziesiąt wersetów Koranu. Spotkanie kończy się równie niespodziewanie, jak się zaczęło. Symboliczny bakszysz w imieniu śpiewających wersety Koranu córek zbierają synowie mułły. W islamie rola kobiety jest generalnie zupełnie inna niż w tych naszych zachodnich społeczeństwach. Natomiast akurat sufizm wydawał mi się tą szkołą islamu, która jest taka najbardziej liberalna i tolerancyjna. Ograniczanie roli kobiet w przestrzeni publicznej jest typowe dla konserwatywnych społeczeństw muzułmańskich. Domeną kobiety w islamie jest rodzina i dom. Sufi głoszą jednak tolerancję i szacunek dla wszystkich, bez względu na pochodzenie i przekonania. Pytanie, czy faktycznie dla wszystkich, czy raczej dla wszystkich mężczyzn? Nieco światła na kwestie kobiet w islamie i w filozofii sufi może rzucić pani doktor Shagra Sadaf, wykładająca historię sufizmu. Thank you for having me here. Thank you. Czy może mi pani powiedzieć, czy kobieta w filozofii sufickiej pełni jakąś szczególną rolę? W Pakistanie większość kobiet podporządkowuje się temu, czego chce od niej mężczyzna, mąż, ojciec czy brat. Wyznaję zasadę, będę taka, jaką chce mnie mój mężczyzna. Czy pani też się podporządkowuje? Piszę artykuły do gazet, wyrażam swoją filozofię. Piszę o sufickiej kulturze. Otrzymuję oczywiście telefony z pogróżkami, że nie jestem dobrą muzułmanką, ale nie przejmuję się tym. Często mówi się, że sufizm jest najbardziej tolerancyjną i liberalną szkołą islamu. Czy godzi się pani z tym? Filozofia sufich stawia miłość do człowieka przed miłością do Boga.
Nikogo nie można prześladować ze względu na religię czy inne poglądy. Ale chciałabym też wyjaśnić jedną sprawę. Sufim nie staje się po założeniu naszyjnika z kwiatów czy odpowiedniego stroju. Niektórzy zmieniają sufizm w biznes. Ludzie mylą sufich z osobami, którzy przedstawiają się jako święci, chociaż ci tylko wykorzystują ich łatwowierność, żeby zarabiać pieniądze. Czy to może dotyczyć również nocy sufich? Wiem, że niektórzy uczestnicy tych spotkań używają haszyszu, żeby wejść w trans. Czy to nie jest wbrew islamowi? Oczywiście, że islam się temu sprzeciwia. Ale na noc sufich przychodzą różni ludzie. Niektórzy palą haszysz, inni heroinę. Robią co chcą. Czasami nawet niebezpieczne rzeczy. Dla niektórych mistycyzm, taki jak noc sufich, to magnes, który ma przyciągnąć tłumy. Noc sufich. Dla jednych jest to okazja do dobrej zabawy, dla innych prawdziwe misterium. Noc sufi odbywa się na terenie sufickiego sanktuarium. Tłum uczestników zajmuje miejsca na grobach swoich świętych. Wśród tańczących nie widać kobiet. W trans wprowadza gości rytmiczna muzyka grana na bębnach, która pozwala uczestnikom wejść w jedność z Bogiem. Grasz na bębnie podczas nocy sufich w każdy czwartek i tak jak wiele osób tam, wchodzisz w trans. Jaki jest tego powód? Gramy tam po to, żeby nieść radość dla sufich. Wtedy nasze serca są czyste i w ten sposób obcujemy ze świętością i z Bogiem. W czasie nocy sufich, gdy wchodzimy w trans, to tracimy poczucie tego, gdzie jesteśmy. Po skończonym występie potrzebujemy czasami 20-30 minut, żeby dojść do siebie.